Zaksięgujemy sobie jeszcze jedną fakturę związaną ze sprzedażą zasobów i środków trwałych. Nie używaliśmy jeszcze do tej pory waluty, także będzie to faktura walutowa. Pokażę, w jaki sposób zarządzać walutą na fakturze. Wybierzmy sobie nową fakturę sprzedaży. Wybierzmy naszego kontrahenta. Tu skorzystajmy z numeracji. Wybierzemy datę sprzedaży. I w typie pokażmy sobie zasób, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przeprowadzimy księgowanie na tym zasobie. Zajrzyjmy sobie na jego kartotekę. Jak widzimy, mamy w zakładce fakturowanie cenę jednostkową zasobu, czyli taka cena jednostkowa wstawi nam się w systemie, w wierszu. Mamy też określenie głównych towarowych grup księgowych, czyli wskazanie ustawień księgowych dla tego zasobu. Możemy też użyć zasobu nieosobowego, czyli windy. I tutaj także mamy określoną cenę jednostkową i towarową grupę księgową, także wystarczy nam te ustawienia, aby dokument zaksięgować. To wybierzmy sobie dwa różne zasoby. Wybierzmy sobie zasób Anna i zasób Winda. Jak widzimy, cena jednostkowa się podpowiada. Możemy wprowadzić poszczególne ilości. 10 godzin i 2 godziny windy. W ten sposób system wstawił nam te wiersze. Wymiary podpowiadają się domyślnie, czy to z zasobu, czy z kartoteki klienta. Możemy także na tym samym dokumencie sprzedać środek trwały. Wybierzmy sobie środek trwały. Jeśli otworzymy listę, wejdźmy sobie na kartotekę środka trwałego Mercedes. Zajrzymy w dwa miejsca, które decydują o tym, w jaki sposób dokument będzie zaksięgowany. Pierwszym z nich jest grupa księgowa. Tutaj mamy CAR. Jeśli klikniemy zaawansowane, system pokaże nam wszystkie kolumny, które będą uczestniczyć przy księgowaniu każdej operacji związanej ze środkiem trwałym. W naszym przypadku będą to kolumny związane z nabyciem i sprzedażą, likwidacją środka trwałego i konto kosztu nabycia, konto umorzenia. Bardzo ważnym ustawieniem jest także typ sprzedaży. To się ustawia już na księdze amortyzacji. Metoda kalkulacji sprzedaży, likwidacji. Tutaj możemy wybrać między metodą netto a brutto. Obie różnią się sposobem księgowania poszczególnych transakcji. Zapraszam do kursu związanego ze środkami trwałymi. Tam to dokładnie na przykładach sobie prześledzimy. Tutaj mamy metodę netto i w ten sposób będziemy ten środek księgować. Wybierzmy sobie dany środek na fakturze. System automatycznie wie, że dany środek jest do sprzedaży. Cena 1, cenę jednostkową 30 tysięcy. Tak jak obiecałem, zrobimy sobie tą fakturę w walucie. Oczywiście musimy pamiętać, że w momencie, kiedy wybierzemy tutaj walutę euro, wszystkie ceny i wszystkie wartości zmienią nam się na walutę, czyli przeliczą się do waluty. Możemy tutaj je poprawić, tak żeby wyglądały lepiej. Za 10 tysięcy, tym razem euro, możemy sprzedać samochód. Jeśli klikniemy sobie statystykę, zobaczymy, że wartości faktury mamy tutaj w euro. Poniżej mamy sprzedaż PLN, zysk, dane związane z naszą walutą lokalną. Także na dole podsumowanie stawek VAT. Podgląd księgowania dla sprawdzenia, czy wszystkie dane mamy prawidłowo. Wymiar nie mogą być używane jednocześnie, czyli gdzieś ustawione jest wykluczanie się poszczególnych wymiarów. Podgląd księgowania. Faktura powinna zaksięgować się prawidłowo. Zaksięgujmy ją. Otwórzmy.
Czym ona się różni, jeśli chodzi o walutę i te dwie księgi, których użyliśmy, czyli środków trwałych i zasobów? W przycisku nawiguj przede wszystkim mamy zapisy księgi zasobów, czyli informacje o sprzedaży zasobów Winda, zasobów Anna. Mamy także zapis księgi środków trwałych, gdzie mamy informacje o tym, w jaki sposób została przeprowadzona transakcja sprzedaży. Oczywiście zapisów księgi głównej jest więcej. Natomiast jeśli chodzi o zapisy nabywcy, one różnią się już tym, że mamy kod waluty, czyli kwoty są w euro, kwoty PLN mamy pokazane w walucie. Możemy z tego miejsca także dokument wydrukować.